Witam wszystkie panie w tym jakże ważnym dla was dniu i chciałbym złożyć wam jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. I z racji tego, że mamy to święto, to wymyśliłem, że w tym tygodniu wszystkie kobiety, które chciałyby uczestniczyć w moich live'ach, mają zaproszenie za darmo. Live'y przeprowadzam na Zoomie. Dzisiaj o 20, czyli poniedziałek o 20, we wtorek o 20 i w czwartek o 19, taki półgodzinny. I teraz, w którym byście chciały brać udział, to krótko powiem, co, kiedy, co omawiam. Dzisiaj w poniedziałek o 20 robię tryb rozkazujący czasowników. Jutro o 20 robię temat gramatyczny, polegające na tym polegające na wyjaśnieniu różnica dativ, akusativ, zu einem, szynen, końcówki, zum, großen, dlaczego mk, dlaczego rk, dlaczego czasami się sk pojawia w genitywie, jak to się przekłada. Odmiana rzeczownika z rodzajnikami określonymi, nieokreślonymi. Natomiast w czwartek o 19 robię taki półgodzinny live dla początkujących i tam będzie też jakby nawiązanie do tego tematu, mianowicie rodzajniki, der, die, das, jaki to ma wpływ na końcówki przymiotników, na przykład mały dom, kleines Haus, duże mieszkanie, große Wohnung. Dlaczego jest kleines, dlaczego jest große, dlaczego nie großer, dlaczego nie großes, tymi tematami się będę zajmował. Dajcie w mailach, dajcie mailem informację, w którym live'ów, z tych live'ów chciałbyście uczestniczyć i zaproszę. Robię to na Zoomie, także jeżeli macie zainstalowany, tym lepiej. Jeżeli nie, to lepiej, żeby było. Niektórzy moi uczniowie mają Zooma, niektórzy nie. I jakby ten system jeszcze nie do końca rozumiem, kiedy można używać. Lepiej go mieć zainstalowanego. Natomiast mam taki apel jeszcze dla panów, którzy dzisiaj, nie wiem czy słyszeliście taki tekst, świąt komunistycznych nie obchodzę. Panowie, jesteście trochę śmieszni w tym wszystkim, bo jesteście w stanie wyciągnąć historię, te 40 lat akurat w Polsce komunizmu, te wszystkie obrazy, wiecie, gdzie w sklepach był tylko ocet, gdzie był system totalitarny. Jesteście w stanie to wyciągnąć tylko po to, żeby nie powiedzieć kobiecie miłych słów w tym dniu, czy też żeby nie kupić im kwiatka. Także szarpanie, wycieranie się komunizmem, żeby tylko po to, żeby w jakiś sposób wykręcić się od powiedzenia kobiecie wszystkiego dobrego ci życzę. Tych kilku paru słów musi to tyle kosztować, że wyciągacie komunizm na wierzch tylko po to, żeby tego nie zrobić. Nieprawdopodobne. Paniom życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i polecam się w moich filmach i w nauce z języka niemieckiego. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.